spotykamy się na turnieju makroregionalnym Oldboyów 42+, którego organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej. Do Bydgoszczy przyjechały cztery reprezentacje: Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i oczywiście gospodarz, czyli Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej. Wielu znanych piłkarzy, którzy biegali jeszcze niedawno na boiskach ekstraklasy, wielu reprezentantów naszego kraju, mówiąc nawet o zawodnikach, którzy reprezentują nasz związek, którzy występowali w najwyższych klasach rozgrywkowych, jak Bolt, jak Szeremet, są zawodnicy jak Tomek Rogusz, jak Szymon Maziarz, także to są to zawodnicy, którzy daliby radę jeszcze spokojnie grać na boiskach naszych regionalnych. Można powiedzieć, że pewnie wiele pomysłów na rozegranie tego meczu panuje w szatni naszej reprezentacji, tak jak tutaj pan wspomniał, jest Szymon Maziarz, jest Tomek Rogusz, jest Billy Abbott, jest Michał Nadolski, jest selekcjoner, który nad tym musi panować, czyli trener Wiesław Borończyk. Wśród takich znanych osobistości, które tutaj biegają po naszych boiskach w Bydgoszczy, jest Luis Henriquez, jest Niewiada, jest Olgierd Moskalewicz, Bartek Ława, Bartek Ślusarski, Staniszewski, jest również Rafał Muraski, który biega za naszymi plecami. To jest trzeci rok tego turnieju Oldboy 42+. I tu naturalna selekcja. Po pierwszym turnieju tylko pięciu zawodników, potem już zawiązała się niezła kadra w poprzednim roku. I teraz dołączyło kilku, bo to co rok może jeden zawodnik młodszy dochodzić. Ten rocznik się po prostu przesuwa. I większość już była dobrana. Świętej pamięci Stasiu Wyrwas przygotował to wszystko jak gdyby. A ja tylko kosmetycznie dorzuciłem kilka swoich nazwisk. I myślę, to potwierdzają obserwatorzy, że naprawdę na tą chwilę i w tak krótkim czasie udało nam się naprawdę zmontować niezły zespół. Tutaj fakt faktem, że nie czuję się dużo od nich starszy, mimo że jest dzieli nas duża różnica wieku, ale powiem to, że to jest bardzo zorganizowana grupa, która rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Oni tworzą kolektyw zarówno na boisku i poza. Naprawdę to trzeba podkreślić, bo tylko w ten sposób, tutaj w jakiś sposób można osiągnąć korzystny wynik, żeby się spotykać, bo tu wczoraj też padały różne hasła, że chcą się w miarę regularnie spotykać, żeby to nie było tak jak doczyste, taka partyzantka. To jest pierwszy raz zorganizowany taki turniej i ta grupa, wiadomo, że nieraz ktoś tam z różnych względów odpadnie, ale podkreślam, fajna grupa, która się potrafi zachować na boisku i poza. To jest nasze trzecie spotkanie, trzeci turniej. Z każdym turniejem ta nasza przyjaźń, stara przyjaźń gdzieś tam odnajduje swoje korzenie. Ten wczorajszy dzień pokazał, że zaczęliśmy od porażki, ale w ciągu dnia wyciągnęliśmy wnioski i drugi mecz znacznie lepiej zagraliśmy i osiągnęliśmy zwycięstwo. To już jest rola kapitana tutaj grając, wydaje mi się, grając w Oldboyach jest zupełnie inna. My sobie tutaj podpowiadamy w inny sposób. Mobilizacja kapitana nie zawsze jest konieczna. Tutaj jesteśmy ludźmi już z przeszłością piłkarską, więc każdy wie, co ma robić na boisku, jaki mamy cel i po prostu współdziałamy wzajemnie. Chciałbym, żebyśmy tworzyli kolektyw. Wszyscy pracujemy na ten wynik. Razem przegrywamy, razem wygrywamy i tworzymy fajną ekipę. Mam nadzieję, że w dalszych latach te turnieje w naszym wykonaniu będą tylko lepsze. Spotykanie się kilka razy w roku. Wiemy, że nasi rywale takie poczynania robią, spotykają się, grają sobie, czy to między sobą, czy planują jakieś sparingi. Jest to dobry kierunek, więc jeżeli udałoby nam się też zorganizować, wspólnie spotkać, no to tylko na plus, tak, takie spotkania wyjdą nam.